Ja tam przychodziłem z moją córką niepełnosprawną, spacerowaliśmy i z tyłu tej wiaty przystankowej, na szczęście przeszklonej, bo przez to mogłem zobaczyć właśnie tą ilość much, która tam była. Ale jednak postanowiłem nie z córką reagować, tylko zaprowadziłem córkę do domu i za 2 minuty wróciłem i wtedy zacząłem reagować. Podszedłem i powiedziałem, że nie podobają mi się te muchy, które tu latają w takiej ilości i że chciałbym zobaczyć, podnieść tą nogawkę i zobaczyć, o co chodzi. I on się zgodził. Podnosiłem to jedną ręką, a drugą zobaczyłem ten koszmar i spytałem go, czy mogę zrobić zdjęcia, posłać do mojej koleżanki lekarki, żeby zobaczyła te rany, jak one są groźne. Dla mnie to była amputacja już. Ale chciałem, żeby to fachowiec weryfikował. I? Momentalnie zadzwoniłem na karetkę. Przyjeżdża karetka pogotowia. Czy są równie zszokowani jak pan? Nie, wręcz byli obojętni. Nie podobało im się to, że muszę przyjeżdżać do kogoś. Chyba go znali z wcześniejszych wizyt, że to pijak, że bezdomny. Koszmar, znicznica totalna, że będą musieli karetkę czyścić, dezynfekować przez 3 godziny. Takie uwagi? Tak. Jak go owijali te nogi, żeby go tam wziąć na te nosze, no to było tak, żeby się nie zbrudzić za bardzo. Pan może znał pana Krzysia? To tyle tylko, to tu na przystanku i tu jest nim, bo to był przebywacz. Bo on tu długo już na tym przystanku przesiadywał, nie? Jakiś okres, ile miesięcy, tygodni? Czy lata nawet? Miesiące, no. Ja rano przychodziłam o 6, on tu już się pojawiał. Ja wychodziłam o 18, on dalej siedział. Pogotowie przyjeżdżało raz, 2 razy w tygodniu do niego. Albo uciekał, jeszcze jak był w stanie, może jak ta noga jeszcze go aż tak nie bolała, albo po prostu zabierali go i po czym on wracał po 2-3 godzinach z powrotem. Najgorsze jest to, że człowiek potrzebuje też pomocy, tak? Wiem. A nie tylko odsyłają po prostu nas, bo on jest zameldowany. Koszmar. Mój brat jest osobą niepełnosprawną, urodził się z porażeniem mózgowym i jest to osoba, która pobiera rentę od kilkunastu lat i ma drugą grupę inwalidzką, w której zaznaczone, że nie da się po prostu do pracy. Nigdy nie pracował. Nie jest złym człowiekiem, ale na pewno ma jakieś zaburzenia też psychiczne, że po prostu doprowadza się do takiego stanu. Od kilkunastu lat jest uzależniony od alkoholu. Nie wraca do domu, nie myje się, prowadzi taki uczynkowski tryb życia. Czy ma tutaj swój pokój? W domu? Tak. Gdy był już na takim bardzo wyczerpaniu, takim psychicznym i fizycznym, no to przychodził do domu, doprowadzaliśmy go do takiej czystości, do ładu. Gdy już się podniósł, podkurował, no to znowu jest na ulicy. Pani tu mieszka ze swoją małą córką, próbujecie normalnie funkcjonować. Nie da się. Dlaczego nagle dzisiaj pojawiają się dwaj policjanci i pani? Ale ja już, proszę panią, tutaj byłam w takiej podobnej sprawie. Była pan, pani Katarzyno, była. Tak, pani rozgryła, tak. Kiedy to było? To znaczy się wiosną, a tak byłam w kontakcie nawet z panem. Była rozmowa, że pan nie może tutaj wrócić, tak? Tak, bo nie chcemy już go w domu, bo już mamy dosyć tych też sytuacji. Też była taka sytuacja, że dział do spraw bezdomności zwrócił się tutaj z pismem do naszego punktu, żebyśmy rozeznali, czy pan ma możliwość powrotu do miejsca stałego zameldowania. A dlaczego tego człowieka nie można umieścić w zakładzie zamkniętym, na terapii przymusowej? Bo pan musi wyrazić na to zgodę, albo musi być osobą ubezwłasnowolnioną, żeby mógł zdecydować o nim ktoś. To znaczy, że on ma się zapić na śmierć, a przy okazji pociągnąć na dno tę rodzinę? Thank you.